Kiedy bardzo szeroko były używane tam śmigłowce do transportu żołnierzy, tych misji wykonano setki tysięcy. Tak? Zresztą są wspomnienia doskonałe pilotów, którzy opisują, co tam się działo. Były to przeważnie śmigłowce UK-1, transportowe, lecz Amerykanie dostrzegli potrzebę posiadania śmigłowca bojowego, który by zwalczał cele naziemne. I na bazie tego śmigłowca UH-1 skonstruowano śmigłowiec Cobra, który właśnie miał taki układ. No to pierwszy śmigłowiec z takim układem siedzenia, czyli operator z przodu, natomiast pilot zajmował stół. Wiecie, to jest nie był budowany. I to tak jakby ten śmigłowiec Cobra, o którym mówię, wyznaczył trend rozwoju śmigłowców bojowych. I to jest tak jakby jego, może nie naśladowcą, ale no, korzysta z tego trendu. Pierwszy śmigłowiec B-24, wersja A i prototyp miały miejsca obok siebie. Ale to powodowało, że zarówno operator, jak i pilot mieli ograniczone możliwości obserwacji jeden lewej strony, drugi zaś prawej strony. Stąd też zdecydowano się już w kolejnych wersjach na przebudowanie tych kabin w taki układ, jaki Państwo tutaj widzicie. Śmigłowce te były produkowane do lat 90. Zresztą później powstały wersja Mi-31, nowsza wersja tego śmigłowca. Spójrzcie na ten słowo, na pewno będzie kupło w kierunku Państwa, także podnieśmy ręce, że po zróbmy załogę, na pewno będą to widzieli. Wolny obrót. Tak majestatycznie to wygląda. Tak, to jest ciężka maszyna, jest maszyna bojowa taka. Znaczy, Mi-24 zawsze mi się kojarzy z takim złym szerszeniem, który chce zaatakować. No tak, masa własna tego śmigłowca to ponad 8 ton, a maksymalna masa startowa 11,5 ton. Napędzony jest dwoma silnikami, każdy z nich ma moc 2200 koni mechanicznych, czyli 4400 koni mechanicznych moc obu silników. No, ale mają co dźwigać. Tak, ale z drugiej strony ten śmigłowiec jest jak na śmigłowiec bardzo szybki, ponieważ jego prędkość jest ponad, zdecydowanie ponad 300 km na godzinę. Duży wirnik główny, on ma ponad 17 metrów średnicy. I słychać to charakterystyczne świerszczenie, o którym mówiłeś. No i stukot łopat. Stukot łopat, właśnie to przecięcie się płaszczyzn obrotu łopaty wirnika nocnego z płaszczyzną obrotu śmigłowca. Ten element pilotażu śmigłowca, o którym Państwu wspominaliśmy, że samoloty tego nie potrafią. Taktyka działania śmigłowców polega na tym, żeby dolecieć do celu jak najniżej, chowając się za przeszkodami, żeby być niewidocznym dla radarów, niewidocznym dla ludzkiego oka, nagłe wyjście w górę, zaatakowanie celu i odejście. Śmigłowcy niestety, tak jak Państwo wcześniej powiedzieliśmy, śmigłowcy mają rozmiarą prędkością, tak jak w przypadku B-24, ponad 300 km na godzinę. Nie jest to duża prędkość. Ta prędkość nie zapewnia bezpieczeństwa, jeżeli mamy na myśli tutaj manewrowanie przed jakąś obroną. Stąd też konieczność skrytego podejścia do celu. Tak, żeby być widocznym tylko w momencie ataku, a najlepiej to nie być w ogóle widocznym. Zaatakować i wyjść ze strefy zagrożenia. Ten manewr też już dzisiaj oglądaliśmy, ale w wykonaniu znacznie lżejszego śmigłowca. Zwróćmy uwagę, że ten śmigłowiec jest idealnie na tej samej wysokości. Wystarczy popatrzeć na dolną część. To najniżej w tej figurze ułożono tą część kabiny pilotów, dziób śmigłowca. Zawis. No, on tam Państwu się przygląda. Widzi Was doskonale.
tutaj w tych wspomnianych przez ciebie pylonach są podwieszone świece dymne, które widać, że pilot jest w stanie w dowolnym momencie uruchomić. No i teraz widać też doskonale wspominane przez nas kierunki obrotu wirnika, czyli zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Idealnie to rozumiem. Oczywiście mówię o tym, jakbyśmy patrzyli z naczyń głosów. Tej samej wysokości.